W okresie epidemii decyzja o ślubie nie jest łatwa. Ograniczona ilość uczestników ceremonii, brak możliwości świętowania zaślubin w wymarzonym, zazwyczaj szerokim gronie najbliższych osób i przyjaciół nierzadko skłaniają nowożeńców do przesunięcia uroczystości na inny termin, na spokojniejszy czas. Przez pierwszych 7 tygodni epidemii 5 par planujących zaślubiny w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 2 pary zdecydowane na ślub konkordatowy nie zmieniło terminów i złożyło przysięgi małżeńskie. Kolejne 6 par z ustalonym już terminem ceremonii zdecydowało się na przesunięcie zaślubin. Trudno zgadywać, jakie okoliczności skłoniły narzeczonych do takiej decyzji, ale nie można wykluczyć, że to brak możliwości organizacji przyjęć weselnych były jedną z przyczyn przesunięcia ślubów. Statystyki Suwalskiego Urzędu Stanu Cywilnego informują również, że od początku roku do 27 kwietnia zawarto w Suwałkach 19 ślubów cywilnych i 9 ślubów konkordatowych.